Zakład zajmujący się utylizacją akumulatorów w Korszach decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie został ukarany za niezgodne z pozwoleniem składowanie i magazynowanie związków ołowiu. Na spółkę nałożona została kara w wysokości 100 tysięcy złotych. Przepisy dopuszczają w tym przypadku karę od 1000 złotych do miliona. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zakład zamierza odwołać się od tej decyzji. Wiadomo, że w każdej hucie powstają odpady, także dowożone są akumulatory, akumulatory dalej są kruszone, rozdrabniane, separowane są zanieczyszczenia, potem dalej jest, dalsza jest obróbka, obróbka, żeby doprowadzić do wytopu ołowiu. W zakładzie tym stwierdziliśmy naruszenia, jeżeli chodzi o prawidłowości związane z gospodarką odpadową. Stwierdziliśmy duże nagromadzenie odpadów, szczególnie zgarów w miejscach na ten cel, których nie powinny być, między innymi w wiacie magazynowej. Także to były ustalenia, ten stan taki, jeżeli chodzi o naszą kontrolę, wiadomo, że nasze kontrole to są kontrole roczne, bilansowe. Nie ten stan, tylko co my widzimy, wchodzimy i widzimy. I tak to jest. Nasze kontrole są roczne, to są kontrole bilansowe. My musimy zbilansować, jak wyglądał rok, żeby odnieść, czy spełniane są warunki pozwolenia zintegrowanego, czy nie. To ja muszę skontrolować, zebrać dane informacyjne dotyczące całego roku. Czyli ilości wytworzonych odpadów, ilości odprowadzonych, przetworzonych, ilości prowadzonego odzysku, miejsca magazynowania i tego. Generalnie stwierdziliśmy, że zakład przekracza limity określone pozwoleniem zintegrowanym, może tak najogólniej mówiąc, przekroczył limity. Nie były to duże przekroczenia, no ale były przekroczenia. Ponadto mieliśmy takie istotne zaniedbania, istotne naruszenia w naszym rozumieniu, dotyczyły sposobu magazynowania odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych, chodzi mi o zgary. One były dosyć w sposób wszędzie, praktycznie były wszędzie. Już podczas ostatniego dnia kontroli okazało się, że jednak część została wywieziona, ale w związku z faktem, że ta kontrola trwała, musieliśmy się odnieść do tego, co było pierwotnie. Stąd prawo dopuszcza i wręcz obliguje wojewódzkiego inspektora do korzystania z uprawnień karnych. I w tej sytuacji wszczęliśmy postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z pozwoleniem. I została w tej chwili nałożona administracyjna kara pieniężna. Jakiej kwoty? Ta kwota to jest 100 tysięcy. No nie jest to mała kwota, jeżeli chodzi o wymiar finansowy, bo wiemy, że wszystkie kary obciążają finanse, idą z zysku zakładu, więc są zawsze dotkliwe. Na pewno będzie odwołanie, to nie sądzimy, żeby odwołania nie było. Zakład ma prawo się bronić, będzie się bronił. Czy ostatecznie ta kara zostanie utrzymana? Trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że mamy mocne argumenty, że powinna być. Jednym z takich argumentów są też te zanieczyszczenia w rowie, które też mogły nastąpić na skutek nieprawidłowego właśnie nagromadzania tych odpadów. W trakcie kontroli przeprowadzonej w zakładzie inspektorat stwierdził szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Stwierdzono również, że pozwolenie w obecnym brzmieniu nie daje zabezpieczenia przed emisją ołowiu do środowiska gruntowo-wodnego oraz do powietrza.
Mogę pani okazać pismo, które otrzymałam z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bo jak pani już na wstępie powiedziałam, sprawą interesuje się też Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który był w Korszach i widział. I właśnie zgodnie z sugestią Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, to właśnie burmistrz powinien podjąć szczególne działania mające na celu doprowadzenia do zgodności z decyzją środowiskową tego zakładu. Tak naprawdę to burmistrz powinien ją skontrolować. Burmistrz posiada raport oddziaływania na środowisko i posiada decyzję, pozwolenie zintegrowane. Czy to jest tak trudno zderzyć te dwa dokumenty ze sobą? Ale burmistrz cały czas mówi, że on nie jest organem, że on nie może tego zrobić. On no nie może, od tego jest sanepid, WIOŚ i tak dalej. No, on mówi, że on nie może. No proszę panią, no jeżeli ja wyrażam zgodę na coś, co określam, jak powinno wyglądać, a to jest nie takie, no to organ, który wydał, proszę mi wybaczyć, ale organ, który wydał decyzję, jeżeli mówi, że nie może nawet wystąpić o zbadanie legalności, to proszę mi wybaczyć, ale to chyba jest tutaj coś nie w porządku. Nie, ja naprawdę jestem zaskoczona. Też mam pewne doświadczenie samorządowe. I to nie jest tak, że nic nie można zrobić. To są działania, kiedy niekiedy administracja samorządowa może zdecydowanie więcej skórać, nawet przez to, że popiera działanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Przez to, że popiera. Przecież dostali protokół Wojewódzkiego Inspektoratu, tak? Dostali wszystkie dokumenty nasze. No i czekają. No i czekają. Artykuł chyba 7 ustawy samorządowej mówi, że sprawy ochrony środowiska są istotne z punktu widzenia. I to burmistrza nie zwalnia z obowiązku, nawet jeżeli on nie jest organem właściwym akurat do rozwiązania tej sprawy, ale jego działania stymulujące czy popierające, uzupełniające, bo przecież tego, to na pewno nie powinny się ograniczyć tylko do wykonania badań poziomu ołowiu we krwi. Kontrolę to rozpoczęliśmy 15 stycznia. 17 stycznia została wygaszona produkcja w zakładzie z uwagi na decyzję inspekcji sanitarnej, stąd nie było możliwości wykonania pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ponieważ już w tym czasie, kiedy żeśmy kontrolowali linie technologiczne, główne linie technologiczne, a więc linia kruszenia, linia technologiczna pieca akumulacyjna, pieca obrotowego i kotłów rafinacyjnych nie funkcjonowały, rafinacji ołowiu nie funkcjonowały. Kontrola była przeprowadzana tak kompleksowo. W kontroli wziął udział, współuczestniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Był u nas, był w Korszach i zapoznał się z sytuacją w terenie 21 stycznia bieżącego roku. W trakcie kontroli dla udokumentowania stanu środowiska, z uwagi na fakt, że nie było już możliwe wykonanie pomiarów emisyjnych, wykonaliśmy pomiary, pobrane zostały próby gleby i te próby, właściwie te próby gleby zostały pobrane w punktach, których już chyba było w czerwcu ubiegłego roku, czyli tutaj mówię o roku 13, też były pobierane. Jeszcze rozszerzyliśmy o rejon stacji ujęcia wodociągowego i jeszcze tam miejsca, w którym były te zachorowania, to były te podwyższone, stwierdzono podwyższone poziomy ołowiu we krwi dzieci. I te z wyniku tychże badań stwierdziliśmy, że ten poziom, jakbym je porównywała, te wyniki badań do tych, które sami żeśmy wykonali, no więc jest jak gdyby taka dynamika wzrostowa. To mogę powiedzieć, że obserwujemy dynamikę wzrostową.
Wyniki, które żeśmy, badania, które zostały wykonane, zostały poziomy oznaczone, zostały odniesione do aktualnie jeszcze obowiązujących norm w tym zakresie, czy standardów jakości gleby. I badania te się mieszczą tak w granicach gdzieś połowy dopuszczalnego poziomu koncentracji. Tak mniej więcej to są wahania niewielkie. W tych granicach tam chyba będzie 40 do 50 mg na kilogram suchej masy. Tak mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o badania gleby. Z tym, że proszę Państwa, przede wszystkim jeżeli chodzi o zagrożenie zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia w stosunku do ludzi, więc bardzo istotne są badania, więc albo bezpośrednie, główne to źródło zanieczyszczenia jest jednak poprzez powietrze, bo wiadomo, poprzez powietrze to idzie dalej i poprzez na przykład, może się te zanieczyszczenia mogą się rozsiewać na roślinach i potem będzie poprzez system pokarmowy będzie trafiało do człowieka, więc bardzo istotne z naszego punktu widzenia wydawało się, że są te właśnie te badania, tak? One są bardzo istotne, więc one będą jak gdyby przestrzennie informowały nas o tym, co się dzieje wokół zakładu. Mamy pewne takie doświadczenia, zresztą jest literatura dostępna, gdzie się mówi o poziomach, załóżmy, zanieczyszczeń ołowiu w bezpośrednim otoczeniu hut. No więc tutaj nie możemy tego jeszcze porównywać, ponieważ no tak naprawdę zakład funkcjonuje dopiero od kilku lat. Wiadomo, że te zanieczyszczenia się nawarstwiają i że nie będzie spadku, lecz będzie systematyczny wzrost zanieczyszczeń, wzrost koncentracji w glebie. Pobraliśmy też próby wody, pobraliśmy też próby osadów dennych. To znaczy przede wszystkim pobór osadów dennych miał służyć ocenie, czy zakład spełnia wymogi ochrony środowiska, zakład poprzez swoje urządzenia. Ponieważ kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska to przede wszystkim sprawdzenie, czy jest przestrzegane pozwolenie zintegrowane. Tak? Pozwolenie zintegrowane jest to taka swoista koncesja, w której organ właściwy do spraw środowiska zapisuje wszystko, co powinien dany zakład prowadzić, w jakich warunkach, co i jak to powinno przebiegać. To pozwolenie zintegrowane jest takie bardzo nieszczegółowe. Mamy duże zastrzeżenia do tego pozwolenia. Uważamy, że przede wszystkim to zanieczyszczający powinien płacić za badania środowiskowe, a nie wojewódzki inspektorat. Pozwolenie zintegrowane nie nakłada obowiązku wykonywania pomiarów emisji do atmosfery. Nakładało obowiązek wykonania jednorazowego pomiaru, natomiast nie nakłada obowiązku okresowych pomiarów, na przykład raz w roku, czy tak, żeby można było w jakiś sposób ocenić, czy jest prawidłowo eksploatowana instalacja odpylająca. Następnym elementem, który podlegał naszej kontroli poza emisją do atmosfery, to były zanieczyszczenia, które są możliwe ewentualnie do rozprzestrzeniania się drogą wodną, tak? Czyli kontrolę gospodarki wodno-ściekowej. Zakład posiada pewne elementy takie wyłączające, pewna część zakładu, gdzie są ścieki kwaśne, jest wyłączona, to jest zorganizowana na bazie zbiorników akumulacyjnych bezodpływowych. Jeżeli chodzi o te kanały akumulacyjne bezodpływowe, stwierdziliśmy pewne zaniedbania, wręcz uważaliśmy, że może dojść do ich rozszczelnienia, stąd w konsekwencji naszego działania wystąpiliśmy, już późniejszych działań pokontrolnych, wystąpiliśmy do Inspektora Nadzoru Budowlanego o
ustalenie, o sprawdzenie szczelności tak, tych zbiorników. Ponadto mieliśmy też inne zastrzeżenia, ale to takie sensu stricto budowlane, więc wszystkie te uwagi, jakieś niezgodności co do ewentualnie niespełnienia wymogów projektowych, no to żeśmy przekazali do inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto według naszego rozeznania na dzień dokonywania kontroli, bo teraz być może już mam troszeczkę większą wiedzę, ale na dzień przeprowadzania kontroli ustaliliśmy, że zakład dwa systemy zbierające wody deszczowe z zakładu w naszym rozumieniu, na ile żeśmy mogli ustalić, to w tym okresie zimowym, prawda, nie są wyposażone w system podczyszczania wód opadowych. To jest system separacji i to część osadczą i separacyjną. Chodzi o zanieczyszczenia takie powierzchniowe. Według nas, i zresztą z tym się coś zgodził główny inspektor ochrony środowiska, jest to bardzo duży mankament, ponieważ jest to duże naruszenie, ponieważ obowiązek taki został nałożony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonej inwestycji, decyzją burmistrza Korsz. I tak naprawdę to taka decyzja powinna być też w jakimś stopniu egzekwowana przez burmistrza Korsz i dalsze konsekwencje rzeczywiście, jeżeli się okaże, że tak jest, bo z naszych ustaleń tak wynika, żeśmy informacje przekazali panu burmistrzowi. Jednocześnie wystąpiliśmy do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o ewentualnie stwierdzenie legalności, czy prawidłowo zostało wydane pozwolenie na budowę, bo skoro decyzja środowiskowa o środowiskowych uwarunkowaniach mówiła o tym, że ścieki deszczowe mają być podczyszczane, a tutaj nie mieliśmy takiej informacji na miejscu, żeśmy nie ustalili, tak, według nas nie posiada, no to wiadomo, że te naruszenia są no, dosyć takie istotne. Ponadto żeśmy dodatkowo stwierdzili, że też to pozwolenie zintegrowane posiada pewne wady, nie uwzględnia, że przecież w zakładzie prowadzi się mycie odzieży, pranie odzieży roboczej i ochronnej i że te ścieki z mycia są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej zakładu bez kontroli, po prostu bez właściwego pozwolenia wodnoprawnego, zezwalającego na włączenie takich ścieków. Wiadomo, że te ścieki będą zawierały substancje, no, będą zawierały związki ołowiu, no więc te związki w kanalizacji sanitarnej muszą być określone, tak, i ilości dodawane w ten sposób, żeby nie powodować jakichś perturbacji, zakłóceń w pracy oczyszczalni. Ta sprawa musi być na pewno uregulowana. No tego uregulowania, jeżeli chodzi o Korsze, nie ma i w decyzji tego nie ma i nie ma też innym dokumentem, który by tę sprawę opisywał. Brak eksploatacji prawidłowej tych urządzeń podczyszczających, jeżeli nawet by one się gdzieś tam pojawiły, bo nie wiem, bo być może się akurat się okaże, że gdzieś były, gdzieś są, były po prostu, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo mam pewne taką informację, że no, zakład, że zaczynają szukać, tak, separatorów. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy znajdą te separatory, czy nie, czy one rzeczywiście są, czy nie. No ale związki ołowiu, przede wszystkim, które są w pyłach, one są nierozpuszczalne, więc one powodują, że ściek spływający po prostu, w ściekach tych spływających, dopływających do odbiornika następuje ich nagromadzenie w miejscu napływania, tak? I to jak gdyby potwierdziły nasze badania. Potwierdziliśmy to badaniami, z których wynika, że w miejscu właśnie tam, gdzie są wyloty te zdefiniowane zabiegami technicznymi jako wyloty z kanalizacji deszczowej zakładu, okazuje się, że tam były te bardzo duże,
no, wysokie, tak bym określiła, wysokie poziomy ołowiu. W związku z tym, w konsekwencji takiego stanu rzeczy, wystąpiliśmy do starosty Kętrzyńskiego o nałożenie obowiązku wykonania, nałożenia tych działań naprawczych związanych z oczyszczeniem rowu. Sprawdzaliście wiele aspektów funkcjonowania zakładu. Czy pani zdaniem zakład stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców? To znaczy uważam, że jeżeli miałby pozostać przy aktualnie obowiązującym pozwoleniu pozwoleniu zintegrowanym, to uważam, że nie jesteśmy w stanie tak nadzorować ten zakład, żeby żeby można było tak go zobligować do takich działań, takich kontrolnych, samokontrolnych, automonitoringowych, że jest to nierealne. Tak bym to określiła. Dlatego uważam, że jeżeli ma ten zakład nadal funkcjonować, bezwzględnie powinna być ta decyzja, pozwolenie zintegrowane, uszczegółowione, zmienione. Tam trzeba wprowadzić dodatkowe określenia jednorazowych ilości odpadów, które mogą być przechowywane, w jaki sposób mają być przechowywane, dodatkowo wzbogacić o tą część dotyczącą przechowywania półproduktów, takich jak pasta ołowiowa, kratka ołowiowa, żeby nie doprowadzać do nagromadzania tychże ilości. Przede wszystkim następna sprawa, pierwsza podstawowa, jeżeli wybudować lub wykonać, bo myślę, że to musi być bezwzględnie wykonane, cały system podczyszczający wody opadowe, ten system podczyszczający musi być eksploatowany odpowiednio, czyli muszą być badania automonitoringowe prowadzone, bo można sobie wybudować separatory i jak się ich nie będzie eksploatowało, to wiadomo, że efekt będzie żaden, tak? Bo w jakimś czasie się zamulą i efektu nie będzie. Następne takie działania, przede wszystkim określić obowiązek wykonywania badań automonitoringowych. Z tego co wiem, w takich instalacjach raczej chyba jest niemożliwy do zaprogramowania automonitoring ciągły, chociaż można byłoby się nad tym zastanowić. Ciągły pomiar substancji emisji, szczególnie tutaj pyłów, tak i ołowiu w pyle do powietrza, ale na pewno przynajmniej dwukrotne takie badania w ciągu roku, przynajmniej krotność tych badań, żeby była związana z żywotnością urządzeń podczyszczających, bo urządzeniami podczyszczającymi w zakładzie są worki filtracyjne, są skrubery, to my możemy sprawdzić, tak, bo to się wodę dodaje w przeciwprądzie, to nawet jakby przychodzimy na kontrolę, to pierwsza rzecz, sprawdzamy, jaki jest pH, jak sytuacja wygląda, ale przede wszystkim te filtry tkaninowe, one nie są wieczne. To są urządzenia, które mogą podlegać awariom i muszą być wymieniane. I żeby była taka pełna informacja, ponadto też powinna być informacja, która pozwalałaby nam na określenie dokładnego czasu pracy poszczególnych urządzeń. To też powinno być w pozwoleniu zintegrowanym a tego nie ma. I to nam bardzo utrudnia, więc my mamy bardzo takie szerokie, płynne to pozwolenie, że nam naprawdę jest bardzo trudno kontrolować ten zakład, bardzo trudno. Generalnie w Europie jest tak, że jeżeli jest taka generalna zasada, zanieczyszczający płaci też za badania. Nie wojewódzki inspektor będzie pilnował i płacił za badania. To zakład powinien pilnować i płacić za badania. My powinniśmy kontrolować i ewentualnie jako taka kontrola uzupełniająca wykonać własne pomiary.
Ale czyli generalnie to powinno być zawarte w pozwoleniu zintegrowanym. Zintegrowanym. Pierwsza podstawowa sprawa, no to czyli przede wiele, wszystkim emisja. Wiele ma to pozwolenie. No więc no, jest takie, jakie jest, no to już na to nie poradzimy. No, powinno być być może powinno być uszczegółowione i wtedy będzie i nam łatwiej, i wszystkim będzie łatwiej żyć, i też mieszkańcom. Czyli rozumiem, że stanowisko wieży jest takie, że zakład w takiej formie nie powinien funkcjonować. Znaczy nie powinien. Może nie powinien, nie to, że nie może. Rozumiem, ale nie powinien. Nie powinien. Ponieważ... W takiej formie nie powinien, bo to powinno, nie można, no nie może być tak, żeby nie można było tego naprawdę zakładu ucywilizować, żeby można było go skutecznie kontrolować. Jedno, co wiem, że jeżeli się stwierdza we krwi, to jest jakieś przełożenie, musi być przełożenie środowiskowe, ale no to my już tu nie będziemy oceniali. My nie jesteśmy od oceny. No jest to taki sygnał, że trzeba się przyjrzeć temu zakładowi, bezwzględnie przyjrzeć zakładowi. Ja myślę, że też badania gleby, jeżeli je będziemy systematycznie prowadzili, więc one też nam pokażą, bo widzę, że są tendencje, też nam pokażą, jak sytuacja wygląda. Jeżeli chodzi o sprawę powstawania zakładu, to wojewódzki inspektor akurat nie uczestniczył w procesie lokalizacyjnym i nie, no, nie ma takich kompetencji, nie ma takich właściwości. Decyzję środowiskową i zgodę tak naprawdę wydała gmina, bo to ona pierwsza. To zaczyna się od gminy, od właściciela terenu, to planowanie przestrzenne i decyzja środowiskowa. To jest decyzja, która uruchamia planowanie inwestycji, tak? To zostało wydane. Raport oddziaływania na środowisko, który był rozpatrywany przez gminę, nie zakładał budowy takiego zakładu. Nie zakładał budowy takiego zakładu, że to będzie zakład zwiększonego lub dużego ryzyka, tak? Bo to jest uzależnione od wielkości produkcji. No tak, zgadza się. I teraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska w 2012 roku dokonaliśmy oceny z uwagi na ilości zgromadzonych substancji niebezpiecznych i nie podlegał on pod te kryteria zakładu zwiększonego ryzyka czy zakładu dużego ryzyka. Traktowaliśmy ten zakład jako potencjalnie mogący stwarzać zagrożenie, stąd jest on kontrolowany rokrocznie. Aktualnie od 15 lutego mamy nowe rozporządzenie w sprawie określające nowe zasady określania tutaj tych, no, określania sposobu oceny zakładu. Wystąpiliśmy do przedsiębiorcy, przedstawiono nam całość dokumentów, jesteśmy w trakcie opracowania. Na podstawie takich wstępnych ustaleń wynika, że nie będzie się kwalifikował do zakładu zwiększonego ryzyka, ale z uwagi na fakt, że będzie już te ilości substancji niebezpiecznych są na takich poziomach, że mogą być, no, powinno się podjąć działania mające na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, sytuacjami awaryjnymi. Wystąpimy do Straży Pożarnej o objęcie nadzorem tego zakładu. Także jeszcze dodatkowo służby Straży Pożarnej będą miały obowiązek kontrolowania. Więc na pewno nasze wystąpienie pójdą w tym kierunku. Z tego, co wiem, tak wstępnych jeszcze, bo nie mam jeszcze ostatecznych danych, wstępnych ustaleń wynika, że jednak nie osiągnie tego progu zakładu o zwiększonym ryzyku. Burmistrz jest organem ochrony środowiska. Tak naprawdę to władze lokalne zafundowały taki los, a nie inny, mieszkańcom. I jego działania powinny być bardzo skuteczne, mające na celu doprowadzić do
albo zweryfikowania tego pozwolenia zintegrowanego, albo do, wręcz do cofnięcia. Z tego co wiem, to ale marszałek województwa... Ale pan burmistrz twierdzi, że on nie jest władny, że to wioś. Proszę pana, nie wioś. No proszę, jeżeli burmistrz w ogóle nie interesuje się, co się na jego obszarze dzieje, no to wioś wystąpił. Tak naprawdę zakład powinien funkcjonować w sposób bezpieczny dla środowiska i na pewno wioś zrobi wszystko, żeby zakład funkcjonował bezpiecznie dla środowiska, tylko jest moja gorąca prośba, że nie tylko o tym decyduje wojewódzki inspektor ochrony środowiska, czy główny inspektor, który nas kontroluje i przecież też był na miejscu, tylko też muszą być działania lokalne, mające na celu właśnie wzmocnienie naszych działań. Także ja nie będę ukrywała. Muszę państwu powiedzieć, że w swojej praktyce zawodowej, bo już troszeczkę pracuję, udało mi się nie dopuścić do organizacji takich obiektów, które wiem, że w perspektywie powodowałyby zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. I wręcz na niekorzyść, ale to trzeba na odpowiednim etapie, tak? Żeby zakład się do nas wrócił no, w 2008 roku, burmistrz przede wszystkim o konsultację poprosił, o radę. Myślę, że troszeczkę inaczej by wszystko wyglądało niż w tej chwili. W tej chwili jesteśmy postawieni przed faktami dokonanymi i wszystko trzeba zrobić i burmistrz musi zrobić wszystko, żeby doprowadzić do, jak nawet nie cofnięcia tego pozwolenia, to do zmiany tego pozwolenia, ucywilizowania takiego, żeby dał wojewódzkiemu inspektorowi możliwość kontroli, żeby ja spokojnie mogła stanąć przed mieszkańcami i powiedzieć, tak, już w tej chwili to na tyle zostało to wszystko doprecyzowane, że ja jadę i sprawdzam, tak? Jest tyle i tyle kratki, jest tyle pasty, jest tyle zgarów, one są niewłaściwie magazynowane, przekraczone są ilości. Do widzenia, nakładam administracyjną karę pieniężną, tak? Bo żeby wstrzymać działalność zakładu, to musi być emisja na zewnątrz, to musi być zagrożenie zdrowia i życia. Podejrzewam, że no nie wiem, no nie chciałabym, żeby do tego doszło, ale myślę, że chyba w perspektywie pewnie te poziomy zanieczyszczenia gleby będą rosły. I bym tylko bardzo życzyła, żeby jednak no jakieś przyszło pewne otrzeźwienie i żebyśmy wspólnie pomyśleli, jak ten zakład ucywilizować. Tak, żeby i nam można, żebyśmy my mogli łatwiej kontrolować i też, żeby płacił za badania, co jest bardzo istotne. Zakład musi płacić za badania. To musi obciążać jego wynik finansowy, a nie budżet państwa. Proszę państwa, w tej chwili jest taka sytuacja. Burmistrz wydaje zgodę, tak? Określa w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunki środowiskowe, tak? Co ten, jak ten zakład ma funkcjonować? Określa te warunki środowiskowe. No i co dalej? Okazuje się, że potem co, nie ma nic do powiedzenia w sprawie kontroli, czy to jest przestrzegane. To jest jego podstawowa decyzja. On decyzję wydał i on ma obowiązek ją sprawdzić. Zainteresować się sprawdzeniem tej decyzji. Zainteresować się sprawdzeniem. O czym mówił główny inspektor w tym piśmie, o którym tutaj państwu powiedziałam, które do nas płynęło. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przekazał marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego nowe dowody popierające postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. Obecnie Urząd Marszałkowski prowadzi dwa postępowania dotyczące funkcjonowania zakładu zajmującego się utylizacją akumulatorów w Korszach. Ponadto marszałek zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o stanowisko w sprawie wyników badań na obecność ołowiu we krwi mieszkańców Korsz. Marszałek zapytał ministra, czy istnieją polskie normy stężenia ołowiu u dzieci i dorosłych i czy w Polsce były prowadzone tego typu badania.
Trwa pierwsze postępowanie, które zostało rozpoczęte w sierpniu ubiegłego roku w związku z rozszerzeniem produkcji. Natomiast drugie, które zostało wszczęte z urzędu 29 stycznia, o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego i lub nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego przez zakład. Zbieramy dokumenty, zbieramy materiały, które pozwolą nam właściwie ocenić i podjąć właściwą decyzję. Ale dlaczego to tak długo trwa? Proszę Państwa, normalna procedura trwa około 6 miesięcy. Przy takich sytuacjach bardzo skomplikowanych, tak jak tutaj mamy, bo taką już kiedyś mieliśmy, jeżeli chodzi o jedną z ferm, trwała wówczas około roku. Zbieramy wszystkie informacje z poszczególnych podmiotów, które jakby dostarczają nam materiału do podjęcia decyzji, czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starostwo, Gmina. I tutaj jeszcze okazało się, że w tym postępowaniu złożyło wnioski bardzo wielu obywateli, mieszkańców Korsz. I w trakcie tego postępowania musimy ich również uznać jako strony. Nad tym pracuje obecnie nasz prawnik i to paradoksalnie może wydłużyć postępowanie, bo każda z tych osób będzie miała prawo do tego, aby być powiadamianym o każdym ruchu, który my wykonujemy. Pracujemy na podstawie KPA i dotrzymujemy każdego, termin jest bardzo ważny, natomiast mamy prawo przedłużyć postępowanie o kolejne 30 dni z racji na skomplikowany charakter sprawy. Jeżeli zakład nie uzyska rozszerzenia zintegrowanego, wówczas nadal może pracować na pozwoleniu zintegrowanym. Wówczas będzie pracował na pozwoleniu, które uzyskał w 2010 roku. Natomiast jeżeli marszałek wskutek tego postępowania, które rozpoczęliśmy z końcem stycznia, cofnie pozwolenie zintegrowane, wówczas Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie zobowiązany, aby zamknąć produkcję, która nie ma pozwolenia zintegrowanego. Wojewódzki Inspektor Sanitarny uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą wstrzymania pracy na 3 stanowiskach w zakładzie. Dlaczego? Powodem wydania tej decyzji, panie redaktor, były wyniki badań na stanowiskach pracy. I to była główna przesłanka, gdzie zakład dysponował tylko i wyłącznie wynikami, które zostały zresztą na nasze zlecenie wykonane, z których wynikało, że występują duże przekroczenia na stanowiskach pracy. W okresie, że tak powiem, odwoławczym, zakład zdążył wykonać kolejne badania. Z tych badań wynika, że tych przekroczeń już nie ma. W związku z tym ustała ta główna przesłanka, na której opierał się powiatowy inspektor i unieruchamiając ten zakład, a właściwie unieruchamiając stanowiska, te 3 kluczowe. Nie było w tej chwili podstaw prawnych do tego, aby utrzymać stanowisko powiatowego inspektora. Pan marszałek rozważa kwestię zmiany bądź cofnięcia tak zwanego zintegrowanego pozwolenia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta sprawa budzi sporo emocji i myślę, że jeżeli ten zakład miałby działać, to należy tam przedsięwziąć szereg dodatkowych środków, które w jasny sposób będą mogły udowodnić, że produkcja tego zakładu odbywa się z bezpieczeństwem dla pracowników, mieszkańców, bądź też nie. Ja nie ukrywam, że wobec faktu, że pan marszałek rozstrzyga w tej chwili tę kwestię, pozwoliłem sobie napisać do pana marszałka takie pismo, w którym sugeruję panu marszałkowi, aby w tym pozwoleniu zintegrowanym uwzględnić kwestię monitoringu tego zakładu środowiskowego i nie tylko. To znaczy, w mojej ocenie zakład pracy powinien przedstawić system badawczy, dzięki któremu będzie można określić, czy rzeczywiście emituje ten ołów, w jakim zakresie, do jakiego rodzaju środowiska, ale także myślę, że wymogiem chwili jest również kwestia podjęcia pewnych działań osłonowych, a to powinno spoczywać na inwestorze. System prawny mówi w ten sposób, że zakład pracy ma prawo wykonywać tego typu badania w laboratoriach, które posiadają status laboratoriów akredytowanych. Ja nie mam podstaw prawnych do tego, aby podważyć jakość wykonywanych badań przez Laboratorium Politechniki Warszawskiej. My zwróciliśmy się do zakładu o dodatkowe informacje,
w których chcieliśmy uzyskać m.in. informację dotyczącą, co takiego zakład zrobił, że z tak złych wyników te wyniki ostatnie są już dużo lepsze. Zakład przekazał nam część tych informacji, ale jak mówię, główna przesłanka prawna po prostu ustała. Z mojej wiedzy wynika, że zakład w tej chwili nie działa i zakład się remontuje. Jest to taki dobry moment, żeby w zintegrowanym pozwoleniu zawrzeć dodatkowe obwarowania, jeżeli pan marszałek w ogóle zgodzi się na to, aby zakład ten działał. A jakie były te informacje, które przedstawił zakład? To były informacje dotyczące zmian sposobu technologii, która tam się znajdowała. To był jakiś argument mówiący tylko o tym, że trzeba, że coś się zadziało. Dla nas wiążącą kwestią są jednak wyniki. A czy pana zdaniem zakład zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, pracowników? Ogromnie mi trudno w sposób jednoznaczny tę sytuację zdefiniować, bo jak już wspomniałem wcześniej, zostało tu moim zdaniem popełnionych kilka błędów w momencie, kiedy ten zakład był lokalizowany. Przede wszystkim miejsce lokalizacji w mojej ocenie nie jest zbyt szczęśliwe, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, brak nam jest tak zwanego monitoringu przed rozpoczęciem działalności zakładu, bo gdybyśmy mieli wiedzę, jak to wyglądało wcześniej, a jak wygląda dzisiaj w momencie, kiedy ten zakład działa, być może udałoby nam się w sposób obiektywne ocenić szkodliwość działania tej instytucji. Ja nie ukrywam, że zbieram również doświadczenia i wybieram się m.in. do wzorcowej Huty Ołowiu, żeby zobaczyć, jak wygląda kwestia właśnie monitoringu środowiskowego i spróbować zasugerować przeniesienie tego typu wzorców właśnie tutaj. Czyli rozumiem, że sanepid, że powiem tak kolokwialnie, nie odpuści i będzie stał na straży zdrowia i życia mieszkańców? Zdecydowanie nie odpuści, ponieważ my jesteśmy też zaniepokojeni tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie mieszkańców. Ponieważ nie da się ukryć, że jest to chyba pierwszy zakład przemysłu ciężkiego, bo tak to można powiedzieć, na Warmii i Mazurach. Brak też tam jest swoistego doświadczenia w postępowaniu, ale dlatego wydaje mi się, że taki panel ekspercki, który spróbuje ocenić, jak jest, co zostało zrobione źle i co można zrobić dobrze, aby ten zakład nie stanowił zagrożenia, jest potrzebą chwili. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi także postępowanie w sprawie. W chwili obecnej jest prowadzone śledztwo w sprawie. Ono zostało wszczęte w dniu 4 lutego tego roku w prokuraturze rejonowej w Kętrzynie na podstawie zawiadomienia złożonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i ono zostało wszczęte w kierunku narażenia pracowników tego zakładu w okresie od stycznia 2011 roku do stycznia 2014 roku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia ołowiu we krwi. To znaczy w kierunku artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest artykuł, który mówi o przestępstwie z narażenia, przy czym z uwagi na charakter sprawy, a zwłaszcza jej wielość wątków i skomplikowany charakter, to śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez prokuraturę okręgową w Olsztynie i w tej jednostce w chwili obecnej ono jest prowadzone. Tych wątków jest bardzo wiele, bo poza jakby elementem dotyczącym narażenia pracowników, czy nie tylko pracowników, bo również mieszkańców tej miejscowości z tego powodu na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia, czy też doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to w toku postępowania wpłynęło kilkadziesiąt zawiadomień złożonych głównie przez mieszkańców, a poza tym wpłynęło również zawiadomienie złożone przez pana posła Jerzego Schmidta i z tych wszystkich zawiadomień oraz jakby w zasadzie z przedmiotu prowadzonego postępowania wynika, że w toku tego postępowania zajdzie konieczność dokonywania szeregu ustaleń w zakresie po pierwsze zgodności z prawem wydanego pozwolenia
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie tego typu działalności, bo wiadomo, że tego typu działalność ona jest z punktu widzenia prawa ochrony środowiska traktowana jako uciążliwa dla środowiska. Przedmiotem tego postępowania będą okoliczności związane z kwestią, z przeprowadzonymi kontrolami przez różne organy państwowe w zakresie ochrony zdrowia czy też środowiska, bo tutaj w doniesieniu pana posła padają zarzuty, że te kontrole były przeprowadzone nieprawidłowo. W związku z tym również to będzie przedmiotem dokonywanej oceny. No i przedmiotem dokonanej oceny będą również okoliczności związane właśnie z ochroną środowiska, czy w wyniku działalności tego zakładu doszło do naruszenia w tym zakresie przepisów. Niewątpliwie z uwagi na charakter postępowania oraz wielowątkowość, no jest to śledztwo, które prawdopodobnie potrwa wiele miesięcy. To śledztwo zostało wszczęte w miesiącu lutym, w związku z tym jesteśmy jakby na etapie gromadzenia materiału dowodowego, to znaczy głównie dokumentacji, również związanej z działalnością tego zakładu pracy, przy czym tym wątkiem może dodatkowym, o którym nie wspominałem, będzie również kwestia związana z przechowywaniem odpadów i ewentualnej szkodliwości dla środowiska. To jest kwestia gromadzenia dokumentacji związanej z działalnością tego przedsiębiorstwa, w tym między innymi również dotycząca zatrudnienia pracowników, przeprowadzonych kontroli, związana w zasadzie z wielkością produkcji, czy konkretnie zakupu ilości tych akumulatorów, które były następnie przeznaczone do recyklingu i odzyskiwania między innymi z ich ołowiu. I te okoliczności będą przedmiotem. Natomiast no, również gromadzona jest dokumentacja medyczna w tych przypadkach, gdzie były zgłoszenia dotyczące podwyższonego stężenia zawartości ołowiu we krwi. I dopiero po tych ustaleniach, po przesłuchaniach świadków, no, prokurator będzie, dokona oceny zebranego materiału dowodowego i wtedy w zależności od dokonanej oceny albo stwierdzi, że zaistniało przestępstwo, więc jakby kolejnym etapem będzie sprawa związana z ustaleniem osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa i ewentualnie przedstawienia im zarzutów. Przy czym niezależnie jakby poza sprawą typu prokuratorskiego, z tego co wiem, aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim, jest w tym urzędzie, gdzie to pozwolenie zintegrowane zostało wydane, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ewentualnie cofnięcia tego pozwolenia, przy czym jeśli chodzi o prokuraturę, to rozważane jest kwestia ewentualnego udziału prokuratora w tym postępowaniu. Próbowaliśmy wielokrotnie umówić się na rozmowę z przedstawicielami zakładu, aby uzyskać stanowisko w przedmiotowej sprawie. Wiceprezes odmówił nam spotkania w ostatniej chwili. Dyrektor zakładu również nie chciał się z nami spotkać i nie odbierał telefonu.